Siemano, przywiozłem sobie te moje maxi sexy Donice. Przefantastyczny jakże petarda. Ale muszę pochować banany, sadzonki bananów, daktylka w Waszyngtonie, pinie, juki, trawy to zostaje. O, to nigdy nie pamiętam, jak to się nazywa, ale pięknie ruszyło. Tu przemroziłem, bo za wcześnie wyciągnąłem figi, bo figi mają już owocki, fajne liście, bo u mnie dzisiaj ma być zero. A wiadomo, jak ma być zero, to zawsze może być przymrozek. Cykasa nie chowam. Banany muszę pochować. Patrzcie, jak ładnie ruszyły. Tutaj Red Tiger. Muszę to pochować wszystko, bo to jest polska nieelegancja Francja. O, tutaj Brugmansję białą, wariegatę muszę schować. O Jezu, Jezu, Jezu. Olandra, nie? Muselki, zielistki. Jest tego. No i te moje sadzonki Maureli. Ale póki co jeszcze muszę pomalować impregnatem drugą donicę, przykręcić uszy, chowam, a potem idę dokręcać te lasze, bo w końcu przyszły. Ale to zaraz. Wszystko po kolei. Słoneczko wyszło. Daktyle zostają. Olander zostaje. Waszyngtonia zostaje. Tam mi zostało jeszcze tych 4 banany. Zielistka. Tutaj kolejne banany. Część roślin już schowałem. Tych delikatniejszych nie chcę, żeby mróz zważył mi liście od fig, bo to byłoby niefajne. A widać, jak fajnie wychodzą, prężą się kolejne. Brugmansje tak samo listki wypuściły i nie chciałbym, żeby straciły. Widzę, że muselka rusza. Też nie chciałbym, żeby coś się z nią stało. A cała reszta tutaj, jak cykas, czy tamte hardy, zostają. W Waszyngtonie juki, kordyliny. Patrzcie, jak juki mi słońce spaliło. Ja pierdziu, się nigdy nie nauczę. Do cienia. Ajajajajaj. No nic nie poradzę. Dobra. Donice pomalowane, uszy przykręcone. Wyszły petardo. Teraz czekam, aż wyschną. Może uda mi się walnąć jeszcze jedną warstwę. Słoneczko jest, jest ciepło, więc powinny wyschnąć. A teraz idę robić te lasze. No i gitara. Z jednej, z drugiej strony. Przyplaszczyłem, wywierciłem. Teraz tylko skręcanie. Zabieram drabinkę, biorę to na miejsce, biorę poziomicę i działam. Uszy się fajnie nakłada, bez żadnego problemu. Tu już nałożyłem, tam nałożyłem. Biorę laszę, skręcam. Myślę, że to 10-15 minut jest zrobione. Ale jak będę gadał dłużej do kamerki, no to zajdzie mi dłużej. A jeszcze do foliaczka chciałem zajrzeć, a jeszcze te banany chciałem schować. Będzie po prostu krótszy filmik bez tego gadania. Zobaczycie efekt końcowy. Widzimy się za chwilę, a ja to skręcam. Jest na razie na jedną nóżkę chycone, żeby było mobilne. Tak samo tutaj. Nie jest to ściśnięte, nie jest to przykręcone. Tylko tak chycone, bo muszę zaznaczyć sobie markerem, w którym miejscu, ale najpierw poziomica. Będzie poziom, znaczę i dopiero wtedy sobie przykręcę. Bo tak to nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak. Okej, wszystko zrobione. No. I teraz jakoś bardziej ufam temu,
niż przed robotą. Popełniłem jeden błąd, ale mogę go jeszcze poprawić, a już powiem, o co chodzi. Muszę te trzy w środku poluzować, dosłownie poluzować, albo odkręcić jedną stronę, a jedną poluzować, żeby to zwisało. Podeprzeć górę jeszcze wyżej i dopiero wtedy przykręcać. Powiem wam czemu, bo grawitacyjnie, jak stoję tam na drabinie, to widzę, że jest niecka. Niecka w dół. Muszę to do góry i dopiero wtedy przykręcić, żeby to nie było takie wklęśnięte w dół. No od grawitacji, bez wzmocnień, bez zastrzałów, no to czego się można tu spodziewać? Muszę to podnieść po prostu do góry. Ale już nie dzisiaj, bo jest późno, już jest zachód, zaraz będzie ciemno. A tak to muszę podeprzeć sobie jakąś łatą do góry. Oczywiście najpierw poluzować, podeprzeć sobie łatą do góry. Wtedy sobie to podokręcać do poziomice wszystkie i jak opadnie, to już nie opadnie, bo już będą trzymały zastrzały. Już wtedy nie opadnie. Chyba. Taki plan. Jak będzie, zobaczymy. Jo!